Okno ciepła dla najbardziej potrzebujących. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka z Torunia zainicjowało dziś cykliczną akcję wydawania posiłków dla osób bezdomnych. Wolontariusze i podopieczni organizacji sami ugotowali ponad kilkanaście litrów zupy, a potem ciepły posiłek rozdawali. Wszystko to w obchodzonym po raz pierwszy Międzynarodowym Dniu Ubogiego. O! Teraz ogólnie robimy zupę, żeby iść na ulicę i rozdawać ludziom i bezdomnym. I właśnie jedną mamy już przygotowaną, teraz w trakcie jest druga. Będzie tak, 10 litrów pomidorowej, myślimy z ryżem albo z makaronem, zobaczymy, bo mamy to i to. I będziemy robić tutaj barszcz ukraiński z kapuchy, kiełbasy, fasoli, takie mega pożywna rzecz. Kroję kapustę, kroję ziemniaki, no i w ogóle pomagałem wszystkim. A dlaczego? No, żeby być miłym, pomagać różnym. A wiesz, kto to jest bezdomna osoba? Człowiek, który nie ma domu. Taka zupa to jest dla niego coś dobrego? Tak. Mam nadzieję. Trzeba pomagać. Są ludzie, którzy potrzebują tej pomocy. I tym, co mamy, zawsze możemy się podzielić.